Udajmy się w podróż w przeszłość, kiedy nasza Ziemia, będąca drobnym pyłkiem w bezkresnym kosmosie, przygotowywana była na miejsce rozegrania się dramatu ludzkości. Popatrzmy na wspaniałości stworzenia, zaplanowane dla szczęścia rodzaju ludzkiego. Dowiedzmy się, dlaczego Bóg pozwolił, aby grzech i smutek zaciemniły Jego doskonałe dzieło. Zastanówmy się, w jaki sposób przybytek Izraela obrazuje zbawienie świata przez Jezusa. Poznajmy radość płynącą ze zrozumienia, że życie i śmierć Jezusa na zawsze usuną wszystkie łzy, ból, smutek, a nawet samą śmierć. Prześledźmy wypełniające się proroctwa i przekonajmy się, Królestwo Boże jest już bardzo blisko. Miało ono bowiem przyjść w czasie rozmnożenia się poznania, w czasie ucisku zdolnego zniszczyć wszelkie ciało, w czasie ponownego ustanowienia i umocnienia narodu izraelskiego. Oto rozpoczyna się dramat. Odkrywa się przed nami przyczyna, dla której Jezus przyszedł na świat. Na samym początku Bóg był sam. We właściwym czasie Bóg stworzył swego Syna pierworodnego ze wszystkich rzeczy stworzonych, przez którego cały projekt stwarzania został zrealizowany. Ponieważ w Nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne. Pan stworzył mnie jako pierwociny swojego stworzenia na początku swoich dzieł z dawna. Przed wiekami byłem ustanowiony, od początków przed powstaniem świata. Gdy jeszcze nie było morza, zostałem zrodzony. Gdy jeszcze nie było źródeł obfitujących w wody, zanim góry zostały stworzone i powstały wzgórza, zostałem zrodzony. Gdy Pan jeszcze nie uczynił ziemi i pól i pierwszych brył gleby i gdy utwierdzał obłoki i wyprowadzał z toni potężne źródła, gdy morzu wyznaczał granice, aby wody nie przekraczały jego rozkazu, gdy kładł podwaliny ziemi, gdy budował niebiosa, byłem tam. Gdy odmierzał krąg nad powierzchnią toni, ja byłem u jego boku, byłem jego rozkoszą w dzień i grając przed nim cały czas, rozkoszując się synami ludzkimi. W spokojnym, pięknym ogrodzie, posadzonym na wschód od Edenu, został stworzony człowiek. Powiedział do swojego Syna: uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas. Niech panuje nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios i nad bydłem i nad całą ziemią i nad wszelkim płazem pełzającym po ziemi.
swym wiecznym planie dla człowieka Bóg umieścił próbę doskonałego posłuszeństwa. Z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz. W swej niezmierzonej mądrości przewidział upadek człowieka i dozwolił na to. Dla ludzkiego ostatecznego dobra Bóg pozwolił, by człowiek szedł własną drogą upadku i aby przez te doświadczenia raz na zawsze nauczył się skutków nieposłuszeństwa prawu Stworzyciela. Dla człowieka droga ta oznaczała wieki rozdzierającego serce cierpienia, które jednakowoż pomoże mu właściwie ocenić błogosławieństwa czekającego w przyszłości. Dla tej przyczyny przyszedłem na świat. I stało się w owe dni, że wyszedł dekret cesarza Augusta, aby spisano cały świat. Poszedł też i Józef z Galilei, z miasta Nazaretu do Judei, do miasta Dawidowego zwanego Betlejem. Tam też Maria urodziła syna pierworodnego i owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. Prawie 2000 lat temu głosy aniołów wśród tych wzgórz obwieściły pasterzom narodzenie się Mesjasza. Ale dlaczego Syn Boży musiał opuścić splendor niebieskich chwał i urodzić się dzieciątkiem w Betlejem? Czy nie mógłby zrealizować tego celu, będąc istotą duchową? Boskie prawo sprawiedliwości jest absolutne. Oko za oko, ząb za ząb. Doskonałe człowieczeństwo za doskonałe człowieczeństwo. Odkupicielem człowieka mógł być jedynie odpowiednik ojca Adama, który zgrzeszył, a nie istota duchowa. Anioł